Dzień dobry, Giro d'Italia, etap numer 7. Krótki, niby wydawałoby się, że krótkie, 140 km płaskie. Co to jest? Będzie dzień, luźny dzień odpoczynku. Kolarze sobie przejadą i tyle tego będzie. Będzie finisz sprinterów i po wszystkim i zbieramy siły na niedzielny górski etap, na jutrzejsze jakieś tam pagórki, no i było minęło. Otóż nie. Po pierwsze, wiał wiatr. Etap wzdłuż wybrzeża, jak to wzdłuż wybrzeża, wieje wiatr. A jak wieje wiatr i jeżeli są mocne ekipy specjalizujące się w wyścigach klasycznych, takie jak The Koenig Quickstep, takie jak Bora, to mamy wachlarze. I takie wachlarze były, peleton zaczął się dzielić w zasadzie od startu, już niedługo po minięciu linii startu, The Koenig Quickstep zrobili tempo, peleton się podzielił, i w drugiej części peletonu zostało kilku faworytów. Zostało kilku faworytów klasyfikacji generalnej. Słuchajcie, został Rafał Majka, został Fuglsang, został Bilbao, został Yates, Pozzovivo, Van Hauke, więc no to w ogóle coś strasznego jakby. I mogło się to skończyć tak jak, nie wiem, na Mistrzostwach Świata w Dosze, gdzie peleton za zakrętem się podzielił i w zasadzie połowa w ogóle mogła się zbierać do domu. Mogło się skończyć jakąś totalną rzeźnią, taką jak kiedyś na Vuelcie. Na szczęście połączyło się. Na szczęście dla Rafała Majki, dla Fuglsanga, dla Bilbao, dla tych wszystkich jakby górali, którzy no, zagapili się. I już potem byli czujni, ale ponieważ właśnie coś takiego się wydarzyło, no to pomimo jakby tego błędu, w zasadzie wszyscy kolarze w peletonie postanowili być czujni do samego końca, a to oznaczało, że wszyscy chcieli być z przodu, a skoro wszyscy chcieli być z przodu, a droga raz podrężała się, raz ten wiatr wiał trochę bardziej z boku, raz trochę bardziej z tyłu, pojawiały się bramy reklamowe, które tutaj utrudniały jazdę, no to w takiej sytuacji, proszę bardzo, były kraksy. Były kraksy, które spowodowały, że ten peleton znowu się dzielił, tam został między innymi Zakarin, został po raz kolejny Pozzovivo, a to spowodowało, że znowu była gonitwa. Efekt mamy najszybszy etap ze startu wspólnego w historii Giro d'Italia. Średnia, moi drodzy, ponad 50 na godzinę, a tak naprawdę to dokładnie 51,23. To jest coś szalonego i pokazuje, że to wcale nie był łatwy etap zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ta koncentracja, uwaga, konieczność właśnie zwracania uwagi, żeby się gdzieś nie zaplątać, żeby nie leżeć w kraksie. Tych zawodników w kraksach leżało bardzo wielu. W związku z tym znowu nie tylko utrata sił, ale te jakieś tam obrażenia, potłuczenia, otarcia, one będą wpływały na to, co będzie się działo na turze w najbliższych dniach, na turze włoskim, czyli na Giro d'Italia. No i co, no i dojechaliśmy do finiszu. Finisz też był dziwny, bo szybki, ale z drugiej strony wjazd do Brindisi pełen jakichś zakrętów, zwężeń, jakieś szaleństwo tak naprawdę. No Włosi, jak to Włosi, jednakże pewne stereotypy zawsze gdzieś tam w stereotypach zawsze jest odrobina prawdy. Włosi podchodzą z pewnym takim luzem i nonszalancją do tego, jak organizują ten wyścig, jak prowadzą trasę, jak go zabezpieczają. No i ciężka jest praca zawodowego kolarza, tak to powiem. No i po kolejnych zakrętach peleton dojeżdża do finiszu. Na szczęście była neutralizacja na 3 km przed metą, w związku z tym górale już mogli odetchnąć i nie pchać się tam w tych zakrętach, więc było odrobinkę bezpieczniej. Arnaud Demar po raz kolejny znokautował rywali. On jest najmocniejszym sprinterem w tym Giro. No i bez dwóch zdań. Natomiast trzeba powiedzieć, że on finiszował niezbyt ładnie. Oczywiście tak wprost to nie zajechał nikomu drogi. Nie zajechał też całkiem drogi Saganowi, tam nie było problemu kontaktu, chociaż być może Sagan nie był w stanie go wyprzedzić, ponieważ od lewej do prawej strony na ostatnich 200 metrach, mniej więcej 250 metrach Demare zmieniał, to już nawet nie zmieniał linii sprintu, tylko po prostu tak sobie halsował po tej drodze w prawo, co nie zmienia faktu, że
był najmocniejszy. Więc sprint czysty, bez kontaktów, ale gdyby właśnie Sagan był odrobinkę mocniejszy albo któryś jakiś inny kolarz, no to mogło być nieprzyjemnie. Natomiast myślę, że są jakieś podwójne standardy stosowane. Jedni zawodnicy są traktowani lepiej, drudzy traktowani są gorzej i te dyskwalifikacje czy relegacje na ostatnie miejsca w grupie, odbieranie zwycięstw, odbieranie punktów, to nie jest równo. Oczywiście, żeby być sprinterem, trzeba być trochę bandytą, trzeba być trochę wariatem, trzeba być odważny. Te sprinty na Giro są, mam wrażenie, dużo bardziej brutalne niż były na Tour de France. Może dlatego, że kolarze już są trochę rozruszani, a z drugiej strony może dlatego, że jest bliżej końca sezonu. Wiadomość dnia jest taka, że Paris-Roubaix jest odwołany, nie odbędzie się. Wszyscy płaczą, bo no miało być mokro, to miał być pierwszy deszczowy Paris-Roubaix od wielu, wielu lat. Nie będzie, bo pandemia w Europie znowu się rozpędza, ludzie zaczynają masowo chorować, zaczynają umierać. Więc takie eventy jak wyścig kolarski w regionie, w którym pandemia szaleje, no, są odwoływane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na Giro. We Włoszech jest obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, tak jak w Polsce też. No więc cóż, no, nikt nie jest wróżką, nie wiadomo, co będzie. W każdym razie kolarze ścigają się jak wściekli, przepychają się, rozpychają się, wypychają się z pociągów, wypychają się z pozycji za najlepszymi sprinterami. Jest to stresujące nawet do oglądania. Cieszę się, że nie muszę tam być jako zawodnik. Także Demare, 3 zwycięstwa etapowe. Zobaczymy, co jutro. Jutro też etap raczej dla sprinterów, chociaż końcówka taka lekko górzysta, wcześniej premia górska drugiej kategorii. I będzie to też znowu sprzyjało selekcji, temu, żeby wyścig był trudniejszy. Miejmy nadzieję, że Rafał Majka zachowa więcej czujności niż dziś i nie będziemy musieli się stresować tym, czy stracić, co się z nim stanie. No, miejmy nadzieję, że w ogóle faworyci, których już tak wielu nie zostało, przejadą ten jutrzejszy etap bezpiecznie. No i myślę, że to tyle. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam jutro. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.